konferencji pomeczowej. O podsumowanie jako pierwszego poproszę trenera Skry Częstochowa, pan Paweł Wyściebula. Dzień dobry. Na pewno liczyliśmy na rezultat tego spotkania i początek tego meczu mógł wskazywać na to, że przyjechaliśmy walczyć o coś więcej niż o przysłowiowe zero. Natomiast od 20 minuty gdzieś troszeczkę brakło nam takiej jakości motorycznej, gdzie jest to różnica z przejścia naszego specyficznego boiska na to boisko, które tutaj było dość grząskie i po prostu ta szybkość reakcji była nasza wolniejsza. Stąd się wzięła przewaga błękitnych, która została udokumentowana bramką. Na pewno podziękowania dla mojego zespołu, który starał się grać w piłkę, próbował dochodzić do tych sytuacji, natomiast przychodziło nam to dzisiaj z trudem. Druga połowa, gdzie wydawało się, że złapiemy rytm, gdzie pierwsze 10 minut wydawało się, że udało nam się przejąć inicjatywę. Popełniamy bardzo prosty, szkolny błąd indywidualny, który skutkuje rzutem karnym i tak na dobrą sprawę bardzo mocno zamyka ten mecz. Bramka na 3-0 to już była tak na dobrą sprawę zabicie tego meczu totalnie i mimo, że próbowaliśmy, dochodziliśmy gdzieś w okolice tego pola karnego, nasze strzały były blokowane bądź niecelne i stąd porażka 3-0. I naprawdę jeszcze raz ciężko jest nam racjonalnie wytłumaczyć to, dlaczego aż taka jest duża różnica między grą na naszym obiekcie, a wyjazdami. Musimy znaleźć na to receptę, bo samymi meczami u siebie będzie nam bardzo ciężko coś osiągnąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener błękitnych Stargard, pan Adam Topolski. Zdawaliśmy sobie sprawę, że czeka nas trudne spotkania, to z tego względu, że SKA ma 14 punktów, my mieliśmy 18 i przy naszej wygranej wskakujemy tą górną część tabeli i automatycznie odbijamy się od tej spadkowej, od spadkowych drużyn o 7 punktów. SKA postawiła wysoko nam poprzeczkę, bo grała, spodziewaliśmy się, że się wycofa, nie? Grała takim, powiedział, nawet wysokim pressingiem i nie dawała nam prowadzić piłki 20 minut i to była taka gra jak w jedną, jak w drugą stronę do momentu zdobycia bramki. I bardzo ciekawie się prezentowali, myślałem, że nie będą aż tak wybiegani, a naprawdę było tempo gry i dzisiaj trzeba pochwalić i nasz zespół za to, że jasne błędy się zdarzają, jakieś tam podania krótsze, dłuższe mogły być lepiej prowadzone, ale generalnie zostaliśmy dużo zdrowia, chcieliśmy wygrać, tworzyliśmy monolit, zdobyliśmy 3 bramki. Naprawdę coraz lepiej gramy w piłkę widowiskowo. No i to jest taka, bym powiedział, największym sukcesem naszym to jest to, że ta drużyna tworzy, tak jak powiedziałem, monolit. Ci, co sobie wchodzą z ławki, dorównują umiejętnościom tych, co grają. Także jeszcze raz, przeciwnik bardzo trudny. I wynik, tak bym powiedział, no, ułożył się po naszej myśli, ale zwycięstwo nam się należało, bo więcej sytuacji stworzyliśmy bramkowych. No i czekamy na następne spotkanie. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Pytanie do trenera Topolskiego. Jak oceni Pan debiut w pierwszym składzie Sitkowskiego? No i powołanie dla Oskara Nowaka do reprezentacji. Znaczy, wiele razy się powiadam, że i Błękitni to jest taki klub promocyjny. Od nas idą do wyższej ligi piłkarze i teraz Oskar został powołany do reprezentacji i Polski. I Sitkowski długo pracował na to, żeby wyjść bardzo. Ja jestem tu półtora roku i ten chłopak praktycznie nie opuścił żadnego treningu. Był przygotowywany do grania już wcześniej, tylko tak jak mówię, no chcieliśmy go pokazać, żeby nie popełnił błędu, nie spalił się. Dzisiaj pokazał, że warto na młodych stawiać, w kolejce czekają następni piłkarze. Zresztą dzisiaj można było zobaczyć i młodzieżowcy robią nie to, że są dodatkiem do zespołu, ale grają na równym poziomie, a może i się wyróżniają. Także no, będzie ciekawie, bo Sitkowski dzisiaj nie popełnił błędu, zagrał na dużym poziomie, a wiadomo, Oskar wróci z kadry i mecz wygrany. No i Sitkowski najprawdopodobniej wyjdzie w następnym spotkaniu, bo tak podchodzimy do tego, że zespołu zwycięskiego się nie zmienia. Ale poczekajmy, jeszcze jest trening, zobaczymy. Chłopak zagrał na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? A dlaczego zabrakło dzisiaj wyjściowej 11 Patryka Paczuka? Co to się stało? Patryk ma troszeczkę, tak jak widzimy,
troszkę gorsze momenty, bo na początku, zresztą dzisiaj też było widać, że miał taką szybkość, że odrywał się od przeciwnika. I tutaj troszeczkę po tych meczach, on nie brał całego okresu przygotowawczego z nami i dostał jakby zadyszkę. Także tutaj staraliśmy się postawić na Michała, bo ta dwójka napastników nie pracowała tak, jak powinna w Łęcznie, a Michał jak wszedł w Łęcznie i dał dobrą zmianę i tu żeśmy opanowali środek boiska i myślę, że my mamy dwa systemy, albo gramy dwójką napastników, albo jednym i dlatego dzisiaj Paczka usiadł na ławce, bo w dobrej dyspozycji był Kurbel i zresztą to potwierdził. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Słychać. Trenerom Państwu bardzo dziękuję. Drogi, wszystkiego dobrego.